No pewnie trzeba sprzątać. Baby, you don't have to blush. Every time I ask you out. Zwróć uwagę na coś takiego, jeżeli musisz gdzieś dojechać na daną godzinę, na termin i trochę za późno wyjedziesz z domu, no to potem bardzo, bardzo, bardzo trudno jest nadrobić to spóźnienie po drodze, prawda? Ja mam takie hobby, że sobie patrzę po prostu na kierowców, którzy wyprzedzają na podwójnej ciągłej, w niebezpiecznych dla nich niesamowicie sytuacjach, jadąc bardzo, bardzo agresywnie i niebezpiecznie. I tak mi jest ich strasznie żal, no bo oni sobie nie zdają sprawy z tego, że na trasie, która powiedzmy trwa godzinę, jeżeli oni tak będą jechali, no to zaoszczędzą 2 minuty. Warto narażać życie, warto narażać emocje swoich bliskich na to, żeby 2 minuty wcześniej dojechać. Jeżeli się jest spóźnionym, to zazwyczaj więcej niż 2 minuty przecież. Także jest bardzo prosta zasada. Jeżeli chcesz dojechać na czas, wyjdź z domu wcześniej. Najlepiej tak 15 minut wcześniej, niż byś chciał wyjść. But I'll be the happiest man alive if you make an honest man out of me. Yes indeed. Cześć, co u ciebie słychać? Bo u mnie 6 km. I to wcale nie jest słabo, że 6 km. I to wcale nie jest tak, że stałem za późno. Stałem dobrze. I gdybym miał tak nazwać na przykład swoją filozofię życiową, to bym ją nazwał chyba takim egocentrycznym minimalizmem. Czyli postawą życiową, która polega na tym, że za każdym razem, jak poczujemy jakąś chęć zmiany w życiu, to zaczynamy od siebie. I can tell what I need to know from the way you hold me tight, from the way you... Stajesz rano, jesteś nieszczęśliwy? Zacznij biegać rano. Nie podoba ci się twoja praca? To usiądź i popracuj trochę nad swoim CV. Albo popracuj nad swoim networkingiem. Zawsze zaczynaj od siebie. Taki minimalistyczny egocentryzm. Jeżeli kiedyś napiszę książkę, to może być jej tytuł. A to jest podkowiańska szkoła. Kiedyś podkowiańskie gimnazjum, a teraz to chyba będzie podkowiańskie liceum. Podkowiańskie liceum. Bardzo mi się ono podoba. Mam nadzieję, że moja córka w przyszłości będzie do niego chodziła. Niezależnie od tego, jakie są rankingi, jakie wtedy licea będą na topie, których liceów marketing online będzie najlepszy. Bo wewnętrznie czuję, że tutaj byłaby szczęśliwa. Zupełnie jakbyśmy się umówili, moja żona dzisiaj zadała mi takie pytanie: czy tak naprawdę warto tak się męczyć i tak walczyć ze swoimi słabościami? No i odpowiedziałem mi coś, co się mieści w takiej trochę szerszej definicji tego egocentrycznego minimalizmu. No warto się tak męczyć, warto wstawać o 5 rano, nawet w sytuacji, w której mamy ochotę pospać do 7. Warto uprawiać sport. Warto zastanawiać się, co się je. I to wszystko to są rzeczy trudniejsze niż pójście do McDonalda, niż jedzenie tego wszystkiego, co jest zasadniczo na półkach supermarketów, bez zastanawiania się, z czego to się składa i jaki to będzie miało dalej wpływ na nasze zdrowie. To jest trudniejsze.
wszystko to jest trudniejsze, ale to sprawia, że jesteśmy lepszymi ludźmi i finalnie to sprawia, że jakość naszego życia wzrasta. To może brzmieć dziwnie, że no ale jak to jakoś wzrasta, jak to jest trudne? No tak, bo ludzie nie są szczęśliwi wtedy, kiedy jest im w życiu łatwo. Ludzie są szczęśliwi wtedy, kiedy życie stawia im wyzwanie. If you make an honest man out of me, yes indeed. Warto mieć takie rzeczy, które sprawiają, że się jednak trochę kopie w tą granicę komfortu, tak? Tak samo łatwiej jest być pesymistą niż optymistą. Łatwiej jest skupić się na tym, że coś jest źle, że jak ostatnio poszedłem na pocztę, to pół godziny trwało wydanie mi... Przepraszam, pół godziny trwało nadanie dwóch paczek w XXI wieku. A ostatnio w podcaście Tima Ferrisa był Phil Kogan, czyli taki gościu, który bardzo dużo słynnych programów telewizyjnych wyprodukował. I on powiedział bardzo mądrą rzecz. On powiedział na pytanie, które mu Tim Ferris zadał, że gdybyś mógł wskazać jedną rzecz, którą powinno robić dziecko po to, żeby w przyszłości być szczęśliwym człowiekiem dorosłym, to co byś zrobił? On powiedział, nauczyłbym to dziecko być optymistą. I to jest bardzo, bardzo dobra rada, bo jeżeli zaczynasz patrzeć pozytywnie na świat, jeżeli widzisz wszędzie raczej szansy niż zagrożenia, jeżeli życie dla ciebie nie jest tak zwaną zero-sum game, bo życie takie nie jest tak naprawdę. Bo to nie jest wieczna rywalizacja. Jeżeli udałoby się to dziecko nauczyć optymizmu, to sprawi, że z całą resztą rzeczy to dziecko sobie poradzi, tak? Bo jeżeli będzie napotykało na trudności, no to raczej pozytywnie będzie do tych trudności podchodziło, więc większą szansę będzie miało na to, żeby te trudności przezwyciężyć. Więc tak, moim zdaniem warto się tak męczyć, warto jest codziennie kopać w granice komfortu swojego własnego i warto jest codziennie staczać małe takie niewielkie walki z samym sobą. Bo to po pierwsze daje satysfakcję, po drugie tego nie widać tak na pierwszy rzut oka i my, jako my, tego nie widzimy. Natomiast z zewnątrz bardzo powoli, ale ogromna zmiana się dzieje. To jest zmiana na lepsze. Might as well get used to it, baby. It's what my love is all about. And you... Czy warto się tak męczyć codziennie? Czy warto jest przekraczać swoje granice? Czy warto jest wychodzić ze swojego komfortu, o 5 rano iść biegać, jeść zdrowo zamiast kupować rzeczy w fast foodach i tak dalej, i tak dalej? Warto. A warto dlatego, że jeżeli tego nie robimy, jeżeli naszym priorytetem nie będzie poprawa jakości naszego życia, to ktoś inny to zrobi za nas i nie będzie to wtedy poprawą naszej jakości. To jest to, o czym pisał Greg McKeown w swojej książce Essentialism. To jest piękne zdanie. If you don't prioritize your life, someone else will. Jeżeli nie spriorytetyzujesz swojego życia, to ktoś inny je spriorytetyzuje. I tak będzie. Jeżeli nie zaczniesz dbać o czas spędzany ze swoją rodziną, to twój szef albo twój klient o to zadba i to ci się nie spodoba. Jeżeli nie będziesz dbać o to, żeby się dobrze odżywiać, no to zadba o to McDonald's. Czy masz ochotę, żeby o twoje odżywianie dbał McDonald's? Albo Coca-Cola? Same shit. Mam nadzieję, że ci się podobało. Jeżeli ten odcinek był spoko,
naciśnij lajka pod tym odcinkiem oraz zasubskrybuj kanał i kliknij dzwonek i puść info do swoich znajomych. Jeżeli masz do mnie jakieś pytania, napisz komentarz pod filmem, na każdy odpowiem. Trzymaj się.